Cześć, witajcie do Tailingowy Dziadzia. Jestem właśnie w trakcie odtykania lakieru na Volvo. Tak jak widzisz, leje niesamowicie. Pierwszy wskoczył oprysk z Pro Elite'a, Nano Factor, później neutralna piana na to. Na Facebooku wrzucałem zresztą filmy. Umyłem też mocną zasadą i tak jak, no stąd może nie widzisz, na przednich drzwiach stoi tafla, ale do tego dojdziemy. Film będzie surowy. Z tego względu, że produkt jest od widza, szamponik kwaśny od Gustafa. Sprawdzimy jeszcze tylko szybko, sprawdzę pH, co my tu mamy. Słuchaj, pH lecimy na 3,90, 3,84, no ładnie, srogo spada. Zapach tego produktu, słuchaj, już ci mówię, energetyka mi trochę przypomina. I coś już wcześniej wąchałem o tym zapachu. Ok, pH widzę w okolicach 3. Teraz biorę tak, 50 ml, bo tyle zaleca producent, od 20 do 50 ml, tak, pH 3. Pstryk, teraz to muszę wypukać, to od razu zabieram. Mycie będzie, słuchaj, na jedno wiaderko, z tego względu, że auto już wcześniej było myte, więc tu się nie będę wygłupiał, że na dwa wiadra. Dobra. Słuchaj, leje niesamowicie. Nie mam na sobie, słuchaj, koszulki. Także prawie, że nago, więc ponownie pornografia na kanale. Zobaczymy, nalejemy 10 litrów wody. Fajny zapach, taki świeży, taki, no taki energetyk, naprawdę świeży. Może oni tam określają jakoś ten zapach, ale mnie w tę stronę idzie. Dobra, stój, piana znakomita przy 50 ml, z tego co widzę. Gdzie? O, jeszcze, o kurczę, fantastyczna piana. Słuchaj, ogień. Dobra, teraz tak, tu pstryk, będę mógł w deszczu, takiego filmu jeszcze kurczę nie było. Dobra, to do wiadra, to tu. Zobacz jaka piana, jo pierdziele, a mamy dopiero jakieś, kurczę, 9 litrów, nie 9, 8. Lecimy. Dobra. Co my tu mamy? Wow, ogień. Puch. Kurczę, puch. No dobra, lecimy. Ale pada. Nieźle. Co my tu mamy? O, fajnie. I przyjemnie pachnie. Dobra, tam nie będę się wygłupiał z rękawiczkami. I tak mi naleci. Dobra. Interesuje mnie tutaj. Kurczę, pasowałoby jeszcze zmierzyć pH. Właśnie. Jeszcze jedną rzecz zrobię, słuchaj. To przeleję. Ciekawą konsystencję ma, takiego kurczę, jakby mleczka. Muszę to wypłukać. Tam niech sobie leży kwasik. Niech robi co trzeba. Później powtórzymy jeszcze. Chcę zobaczyć, ile po rozcieńczeniu z wodą, ile to ma. Dobra, pobór wody. I niech sobie stoi. Niech to sobie tutaj postoi, a później sprawdzimy. No dobrze. Tutaj woda stała, ale umyję całość. O, ta piana super. Poślizg również. Fajnie. Naprawdę fajnie. Czy robią się oka teraz? Robią się, zobacz. Pięknie. O, ostry zawodnik. Takie mam wrażenie. Tu powtórzymy. Ok. Tu siedzi Aqua i tu tak naprawdę hydro jest fenomenalne. Poczekaj, zobaczmy jak opuczę. O, skurczybyk mocny. Ha! Mocny, mocny, mocny. Tutaj. Słuchaj, 50 moim zdaniem to już jak masz naprawdę przymuloną na maksa. Tu spokojnie by wystarczyło 20. Pięknie. Fenomenalnie. Teraz tak, sprawdzamy hydro tu. Jest piękne, tu siedzi Aqua. I teraz zobaczymy, czy coś podgryzie, słuchaj. Ale mi pada na plecy. Moja żona nienawidzi, jak pada jej na plecy, a mnie to nie przeszkadza. W ogóle. Zresztą,
jak to na wieśniaka przystało. Odporny na wiedzę, trudny do zabicia, granatem od pługa oderwany, więc... No rewelacja, poślizg, słuchaj, fajny szampon, naprawdę. I do odtykania bomba, mocny zawodnik. Super! Nieźle. Jeszcze teraz tak, szyba. No widzisz, rewelacji nie ma. Wjeżdżamy z szamponem, ale zmienię sobie, słuchaj, na krótką końcóweczkę, bo mnie rąsia boli. Nie ma jak to myć w deszczu, kurczę. Zimą, pamiętasz, odtykałem też, jakby padał śnieg. A co tam? No, zobaczmy teraz. To siedzi glako bodajże, Max. Moczę i idę z drugiej strony. Ale piana, kurczę, miękkość wody, rewelacja, zapach. Super, super szampon, naprawdę. Fantastycznie, o, oka piękne się pojawiają. Dobra, to dłużej trochę pojeżdżę. Okej, okay. Ładnie, 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 ładnie. Ale pada, ale pada! Ha. Tan taran tan taran tan taran tan taran. Zobacz, jakie odmulenie. Nie. Za wiele się nie zmieniło. Słuchaj, mam wrażenie, że 50 ml to jest ostro, za ostro. Naprawdę. Ale teraz zrobimy jeszcze jeden myk. Przejdziemy na drugą stronę. Tu jak nie było hydro, tu już powłoka zginęła z H2O. Tak nie ma. Pójdę z drugiej strony. Wbiłem się w wodę, a buty mam typowo letniaki. Pływam, kurde. Ale ekstrema. Ale ja lubię takie jazdy. Teraz tak. Light i tu 1,61. Tutaj była nieudana aplikacja 111. Tu Moonlight, pamiętasz? Nic się nie wydarzyło wtedy. I Kencode. I zobaczymy. Lecimy po kolei. Będę sprawdzał hydro. Teraz tak. Tu widać, że nie ma już lighta. Tu jechałem naprawdę mocną zasadą. Mocną. Która no niestety nie wybacza. I widać, że resztki powłoki zebrało. Zobaczymy, czy poprawi hydro. No poślizg jest fenomenalny, naprawdę, tego szamponu, zapach, pianka również przy 50 ml. Czy będę badał 20? Myślę, że nie. Moim zdaniem 50 ml to jest tak ostro, ostro. Jak masz już naprawdę dobitą mnóstwo osadów mineralnych, wtedy możesz skoczyć. Tak, nie ma sensu. Myślę, że klasyka, tak jak zawsze, ja używam szamponu 30 ml na 10 litrów wody. Słuchaj, tu się coś dzieje. Albo dobrego, albo niedobrego, nie wiem. Okej, okay, lecę dalej. Tu nie mieliśmy nic, pamiętasz? I Kencode. Tutaj z moim lightem nie poszło. Nowa aplikacja już popełniona. No dobra, zobaczmy, co nam poprawi, albo i nie. To teraz powiem tak, szampon gryzie mocno. I osobiście proponuję uważać na niego. Pamiętasz film z szamponem od Elite Detailer kwaśnym? No właśnie, to jest ta półka. Nie bierze jeńców, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten szampon, uważałbym. Słuchaj, od razu pokazał bolączki powłoki. Tu light naprawdę kropelkował pięknie, zobacz co zrobił. Resztki zebrał. Gryzie, gryzie. Jedziemy jeszcze raz. Zobaczymy, na ile go jeszcze zbierze. O ile zbierze. Mocny zawodnik. Czy do odtykania będzie super powłoki? Super. Z tym, że mówię, zmniejszamy rozcieńczenie. 30 ml na 10 litrów wody. Tutaj ewidentnie 50 ml. To jest ostra sprawa. To już naprawdę, jak masz tak dobitą, że rzeczywiście nic już nie pomoże, a bywają takie powłoki, że tak jak widziałeś z Clintechem, potrafią właściciele tak zabić, że już jej nie obudzisz. Dobra, tu zobaczymy, czy jest zamulona, czy już nie ma powłoki. 1,60. Chciałem dzisiaj popełnić aplikację, kurczę, reloada, ale chyba się nie uda.
No dobra, ale pada. Teraz tak, tu nie wiem co było, bo ja czymś to uzupełniałem, odmuliło. Tu gdzie nie było powłoki to nie ma. Tu. Zobacz, coraz gorsze hydro. Zbiera lajta, który już powinien dawno się skończyć. Więc, no dobra, nie będę przedłużał, słuchaj, bo mi się zaraz GoPro wyłączy. Jeżeli chodzi o szamponik, rewelacja. Zapach, poślizg, praca tym produktem naprawdę jest przyjemna. Produkt nie bierze jeńców. Przy stężeniu 50 ml na 10 litrów wody, tak jak widziałeś, gryzie sporo. Czyli naprawdę, rzeczywiście, domywanie ma srogie. Osobiście, jakbym go miał stosować, czyli tak jak deklaruje producent, od 20 ml. I od tego bym zaczynał. Na woski bym z nim raczej nie wskakiwał. O woski bym sobie odpuścił. Leciałbym tylko i wyłącznie na powłoki i na niewidzialne wycieraczki. Jeżeli już naprawdę masz mega dobite auto, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, czyli zamulone. Bardzo fajny szampon. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!